Mimo sankcji i próśb Rosjanie w dalszym ciągu kontynuują brutalną wojnę na Ukrainie. Kolejne miasta zamieniają się w ruiny. Z dnia na dzień wzrasta także liczba zabitych cywilów. Rząd ukraiński poinformował, że w południe Rosjanie rozpoczęli bombardowanie w 4 obwodach – kijowskim, charkowskim, ługańskim i Czernichowie. Ewakuacja cywilów w tych miastach jest prowadzona mimo braku formalnych uzgodnień w sprawie korytarzy humanitarnych. Gdzie mamy uciekać? Nie możemy tak po prostu wszystkiego zostawić. Tutaj są nasi rodzice, nasza cała rodzina. W wyniku rosyjskiego ostrzału w Mikołajowie na południu Ukrainy zginęło dzisiaj co najmniej 7 osób, 22 zostały ranne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia w duńskim parlamencie podkreślał, że rosyjscy żołnierze bez żadnych oporów strzelają do bezbronnych, uciekających cywilów. Okupanci zabijali cywilów nawet wtedy, kiedy po prostu próbowali się ratować. Do Polski, a także do innych państw nam pomagających trafiły dzieci, które zostały zabrane z pobocza drogi, stojąc obok martwych ciał swoich rodziców. Od początku rosyjskiej agresji polską granicę przekroczyło prawie 2 miliony 350 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Każdej z tych osób została udzielona pomoc, czy to przez placówki samorządowe, organizacje charytatywne, a także kościelne. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda spotkał się z obywatelami Ukrainy, którzy przebywają w ośrodku Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Ukraina broni się przed rosyjskimi żołnierzami już 34 dzień. W wyniku ataków zginęło już prawie 1,5 tysiąca cywilów, w tym 144 dzieci.